Witajcie moi umiłowani. Chciałem dzisiaj coś powiedzieć na temat uczoności. W czym mamy być uczeni? Co to w ogóle znaczy? Czyli w co mamy wkładać naszą uwagę? Na co mamy poświęcać nasz czas? Co mamy studiować? Jakie rzeczy mamy eksplorować, w co mamy inwestować wszystko, co mamy. Mamy się wyrzec wszystkiego, co nas otacza, cielesnych rzeczy. Wtedy możemy być uczniami Jezusa Chrystusa. I chodzi o to, by nie inwestować w rzeczy, które są na zewnątrz nas, ale by inwestować w coś, co jest w niebie. Bo Jezus powiedział: nie skupiajcie się na tym, do czego można, nie inwestujcie w to, do czego może się dobrać mól książkowy na przykład i rdza, ale odkładajcie swój skarb w niebie, bo gdzie skarb wasz, tam serce wasze. Gdzie jest niebo? Gdzie jest królestwo niebieskie? Niebieskie królestwo przyszło niedostrzegalnie i jest w nas. I wszystko, w czym powinniśmy być uczeni, jest w nas. Dlatego apostoł Jan powiedział: nie potrzebujecie żadnych nauczycieli, bo namaszczenie mieszka w was. Królestwo Niebieskie mieszka w was. Chrystus mieszka w was. I nie potrzebujecie, żeby was ktokolwiek pouczał. Zatem to, w czym powinniśmy być uczeni, jest w naszym wnętrzu. Zatem nie powinniśmy za bardzo poświęcać uwagi na to, co jest na zewnątrz nas. Zgadza się? Okej. Okay. Czy ta książka jest w moim wnętrzu, czy jest na zewnątrz mnie? Jest, tak, jest na zewnątrz mnie, zgadza się. Czyli powinienem być uczonym w tym, czy uczonym w Królestwie Niebieskim? Czyli tym, kim jestem na ziemi. Bo jaki on jest, taki ja jestem na tym świecie. Jeżeli chcecie polegać, kochani moi umiłowani, na czymś na zewnątrz was, na przykład na tym, to jest twór wykonany rękami ludzkimi. Bóg nie mieszka w rzeczach uczynionymi rękami, atramentem i kartkami. Bóg mieszka w waszych wnętrzach. Tylko tam go znajdziecie. Jeżeli będziecie polegać na tej książce, czyli na czymś, co jest na zewnątrz was, nigdy nie dojdziecie do wiary. A wiara jest pewnością. Ta książka odbiera wam wiarę, czyli odbiera wam pewność, ponieważ zawiera mnóstwo zaprzeczających sobie wersetów. Dlatego apostoł Paweł napisał, że pismo to pudełko, w którym większość ludzi chce was zamknąć. To pudełko, to pismo zamknęło wszystkich w niewolę grzechu. W niewolę grzechu. Czyli w niewolę niewiary, bo niewiara jest grzechem. Czyli to pismo, ta książka zamknęła was w niewolę grzechu niewiary. Aby co? Aby obietnica przyszła do was niedostrzegana. Na drodze wiary w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Wiecie, że tam nie ma między słowem na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa nie ma słowa wy? W oryginale? Czyli jak brzmi ten werset naprawdę? Pismo to pudełko zamknęło wszystkich. Tam jest słowo wszystkich.
wszystkich w niewolę niewiary, w niewolę grzechu, aby obietnica została dla was dana na podstawie wiary Chrystusa, czyli namaszczenia mieszkającego w was, czyli samego Boga w waszej wnętrzu. Tym, którzy w to wierzą. To jest tylko i wyłącznie wychowawca. To jest wychowawca, który miał was doprowadzić do wiary. Wiary Chrystusa. Wy macie wiarę Chrystusa. Wy nie musicie się wysilać, by wierzyć, by coś się stało. Wy macie wierzyć, że jesteście Chrystusami na ziemi i wtedy macie Jego wiarę. To jest właśnie ziarenko gorczycy. Jeśli będziecie mieć tą pewność, wiarę z pewnością, że jesteście Chrystusami na ziemi, to macie ziarenko gorczycy. I już nie macie swojej wiary, tylko macie wiarę Chrystusa. Do tego miał was doprowadzić ten wychowawca. Jak już was doprowadza do tej prawdy, to już nigdy więcej nie podlegamy wychowawcy. Nie musimy już nigdy na nim polegać. Jezus powiedział w znanych słowach, cytowanych nieustannie przez większość chrześcijan, że nie przyszedł znieść prawa i proroków. Przyszedł wypełnić. Wiecie, co przyszedł wypełnić? Przyszedł wypełnić was. Przyszedł niedostrzegalnie. I zamieszkał w waszych wnętrzach, by wypełnić je sobą i miłością. Bo Jezus nie przychodzi, by coś znosić, albo by coś wam wyrywać z ręki. On nigdy nie wpływa na waszą wolną wolę. On przychodzi jak dżentelmen, delikatnie, jak złodziej w nocy. Zamieszkuje w waszych wnętrzach, wypełnia je miłością. I wtedy wy, dopiero wtedy jesteście gotowi na to, żeby znieść. Znieść prawo i proroków. Bo ktokolwiek zniesie choćby najmniejsze, choćby jedną kartkę, potem drugą, trzecią, ten będzie najmniejszy, ale już w Królestwie Niebieskim. A ten, który zniesie wszystko i zacznie wypełniać to wszystko, co tu jest napisane, te cienie, zacznie wypełniać miłością i tego zacznie uczyć innych, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Albowiem powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w czym? Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie. Wiecie, jaka tu jest sprawiedliwość? To jest koszmarna sprawiedliwość. Zło za zło, oko za oko, ząb za ząb. Zło jest zwyciężane tu złem, non-stop. Tutaj, nie mówię, że tu na końcu, nie. Tu na końcu, to tutaj jest z jednego źródła. Ale tutaj przyszedł pewien dżentelmen pokazać zupełnie inną sprawiedliwość niż jest tu i tu. Przed nami ją objawić. Sprawiedliwość polegająca na tym, że jego sąd jest sprawiedliwy, czyli łaskawy dla każdego. Dla każdej osoby, którą spotkał. Dla cudzołożnicy, która miała być ukamieniowana. To jest sprawiedliwy sąd. Dlatego powiedział, jeżeli sądzicie, to sądźcie sprawiedliwie, czyli łaskawie. Bo jak wy osądzicie, tak was osądzą.
taką sprawiedliwość. Możecie tu między wierszami wyczytać, jeżeli nie są sfałszowane, zainfekowane tą sprawiedliwością i tą. I tą sprawiedliwość tak naprawdę znajdziecie tylko i wyłącznie w swoim wnętrzu, bo ona tutaj mieszka. I o tym was poucza. Tu znajdziecie wiarę Chrystusa i Jego sprawiedliwość, która musi być właśnie płynąć z waszego serca i dopiero wtedy wchodzicie do Królestwa Niebieskiego. Albowiem powiadam wam, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w tym, w Piśmie, czyli wasza sprawiedliwość musi być większa i płynąć z waszego wnętrza, wtedy dopiero jesteście w stanie odziedziczyć Królestwo Niebieskie, czyli być jedno swoim wnętrzem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja i Królestwo Niebieskie jedno jesteśmy. Ja jestem. Ja jestem obywatelem Królestwa. Jego sprawiedliwości. Dlatego powiedział, szukajcie najpierw, nie książki, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To jest tylko i wyłącznie wychowawca, który miał nas doprowadzić do tej właśnie prawdy. I tylko i wyłącznie wtedy jesteśmy w stanie mieć wiarę Chrystusa. Ta książka, to pismo zamknęło wszystkich. Zamknęło wszystkich w niewolę grzechu. Aby obietnica wypełniła się na podstawie mieszkającej w nas wiary. To jest tylko wychowawca, który miał nas doprowadzić do Chrystusa, czyli do wiary. I wtedy już nigdy więcej nie potrzebujemy wychowawcy. Wiecie, niewielu ludzi rozumie tę książkę. Wiecie dlaczego? Bo jest z nią bardzo zaślepiona. Nie ma klapek na oczach, ma jedną wielką klapę. Jedną wielką klapę na oczach. Potrzebujecie, kochani, dystansu. Dystansu, by się zdystansować do tego wszystkiego. Bo jeżeli się nie zdystansujecie, to będziecie nieustannie zamknięci w niewolę niewiary, w niewolę niepewności. Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i tego, czego nie widzimy. Ale jeżeli czytamy tę książkę, mamy nieustanną niepewność, czyli mamy niewiarę, czyli podlegamy wychowawcy. Dawno temu usłyszałem pewne stwierdzenie. Jak je usłyszałem, to się oburzyłem, jak to jest bluźnierstwo. Ale teraz z czasem zaczynam rozumieć sens tych słów. Wiecie, ludzie mieszają tą całą książkę ze sobą, wszystko, tą sprawiedliwość z tą sprawiedliwością i potem mają zamieszanie, czyli niepewność, czyli niewiarę. Ta sentencja brzmi: niewielu zrozumiało nauki Jezusa Chrystusa. Może ze dwóch lub trzech buddystów. Innymi słowy, niewielu zrozumiało nauki Jezusa. Bo ślepy ślepego prowadzi. Są zaślepieni. Czym? Tym. Dlatego Jezus, gdy spotkał na swojej drodze rzymskiego setnika, który nie miał nic wspólnego z tą książką, nigdy jej nie czytał, nigdy nie był nią zainfekowany, jego sprawiedliwość była zupełnie gdzie indziej, jego uczoność była też zupełnie gdzie indziej, jego poznanie było zupełnie gdzie indziej, nie był tym zaślepiony.
powiedział o nim: w całym Izraelu nie widziałem takiej wiary. Wiary. Gdy spotkał Syrofenicjankę, która nie była tym absolutnie zainfekowana, nie znała żadnych wersetów. Po prostu z głębi serca, pełna wiary, powiedziała: i szczeniaki mają prawo jeść ze stołu tych, którzy napisali tę książkę. Wtedy powiedział: w całym Izraelu nie widziałem takiej wiary. Idź, według wiary twojej ci się stało. Niewielu zrozumiało nauki Jezusa. Zwyczaj ci, którzy mają dystans do tej książki, którzy traktują ją nie jak coś świętego i niepodważalnego, tylko jak alegorie, w których należy znajdywać podwójne, potrójne, poczwórne i tak dalej dno. To jest tylko wychowawca, kochani. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w tym, nie wchodzicie do Królestwa Niebieskiego. Wiecie, ta książka to nieustanne przerzucanie się wersetami, ponumerowanymi wersetami. Tu jest fajny numerek, ale tu jest numerek, który zaprzecza tamtemu numerkowi. Tu jest numerek, który daje ci komfort i niezachwiane bezpieczeństwo zbawienia. Ale tu jest numerek, który ci odbiera tamten numerek. I tak dalej, i tak dalej. Cała ta sytuacja prowadzi do niewiary. Przypomina film Barei pod tytułem Miś, gdy jeden z ludzi siedział sobie w barze mlecznym. Nagle podszedł wielki typ, uczony, i zapytał się tamtego: jaki masz numerek? Taki i taki. A ja mam taki, tylko w sraczu byłem. I odebrał mu miskę i widelec na łańcuchu. Taka to jest strawa. Taka to jest strawa, która nigdy nie zaprowadzi was do sytości. Jezus powiedział: jeżeli ktoś z was pragnie, niech przyjdzie do mnie. Ja go poślę tak, że nie będzie pragnął, ani łaknął, ani pragnął na wieki, bo ja zaspokoję jego pragnienie winem, miłością, i zaspokoję jego głód ciałem, moim ciałem Chrystusa. Bo jeżeli jesz moje ciało, to stajesz się mną. Co zjadasz, tym się stajesz. Zjadając tę książkę, nigdy nie będziecie nasyceni, nigdy nie będziecie najedzeni, ponieważ tu nie znajdziecie prawdy, nie znajdziecie łaski, czyli prawdziwej sprawiedliwości. Kochani moi, bądźcie uczeni w Królestwie Niebieskim. Tam macie wszystko, namaszczenie mieszka w was i o wszystkim was poucza nieustannie, robi to nieustannie, każdego dnia. Macie tylko w tym odpocząć. A czy ty w tym, siejąc to ziarenko gorczycy, wstajesz, budzisz się, chodzisz, ono wzrasta, nie wiadomo kiedy, kiełkuje i wydaje obfity plon. 30, 60 i 100-krotny. Amen.